Cześć, siemanko, z tej strony Damian. Jeśli jesteś osobą, która zwraca szczególną uwagę na wagę swojego ciała podczas odchudzania czy też budowania masy mięśniowej, to zapraszam Cię do oglądania tego filmu, w którym będę chciał Ci uświadomić i podzielić się z Tobą wiedzą dotyczącą właśnie wagi naszego ciała, od czego ona zależy i czy powinniśmy ją właśnie stawiać na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o wyznacznik tego, czy idziemy w dobrym kierunku, zarówno w przypadku odchudzania, jak i budowania masy mięśniowej, czy też powinna być ona takim wyznacznikiem drugo- czy nawet trzeciorzędnym. Zapraszam do oglądania. Od razu chcę przejść do tak jakby największego problemu, jeśli chodzi o wagę, to skoki wagowe z dnia na dzień, jakie mogą występować. Bo te skoki wagowe podczas odchudzania ja zaobserwowałem w swoim przypadku i myślę, że to będą te skoki wagowe w stosunku do poprzedniego dnia, że ta waga będzie wzrastać w stosunku do poprzedniego dnia podczas odchudzania u każdej osoby. I żeby tutaj nie być gołosłownym, to specjalnie podczas tegorocznej redukcji tkanki tłuszczowej na swoim ciele starałem się ważyć codziennie dla potrzeb tego filmu, żeby właśnie udowodnić Ci i uświadomić, że te skoki wagowe z dnia na dzień mogą być w górę jak i w dół, ale w okresie długoterminowym, jeśli chodzi tutaj właśnie o tydzień do tygodnia, czy miesiąc do miesiąca, to waga powinna spadać. Teraz właśnie chcę Ci pokazać wykres wagi mojego ciała podczas odchudzania i zauważ, jak ten wykres się zachowywał. Był ogromny spadek, można powiedzieć, bo aż do 4 kg. Jeszcze chciałbym zaznaczyć, że ja zaczynałem odchudzanie w tym roku od 13 czerwca i waga wynosiła 89,9 kg. Także ten szczyt to jest początek mojego odchudzania. I zakończyłem odchudzanie 10 sierpnia, także można powiedzieć, że 2 miesiące się odchudzałem i waga 10 sierpnia wynosiła 84,2 kg. Lecz, jak dobrze pamiętam, ta waga jeszcze spadła nawet poniżej 82 kg. A dlaczego mówię, że poniżej 82 kg? Dlatego, że ta pozioma linia to jest właśnie cel mojej wagi, jaki ja sobie ustawiłem na początku odchudzania w tej aplikacji właśnie, a korzystam z aplikacji Fitatu. Jeśli nie wiesz, jak korzystać z aplikacji Fitatu, to zapraszam Cię na profil mojego kanału i tam możesz znaleźć filmik właśnie dotyczący obsługi aplikacji Fitatu, a także zostawię linka do tego filmu w opisie. I teraz, w okresie długoterminowym widzimy, że waga spada, leci na dół, aż prawie do celu, tak? 10 sierpień, to gdzieś tutaj jest sierpień, to gdzieś myślę, że może być tu, waga wynosiła 84,2, to dajmy na to, że tutaj jest właśnie koniec tej mojej redukcji i waga wzrosła. Dlaczego wzrosła? I to też był taki nawet, można powiedzieć, szybki wzrost, duży wzrost. No bo w tym momencie już przestałem liczyć kalorie, zacząłem bazować na swoich nawykach żywieniowych, gdzie może odreagowałem jakoś spożyciem większą ilością kalorii, po czym organizm jakby się uspokoił i ze względu na to, że ja mam świadomość, że spożywanie kalorii mam, tak jakby można powiedzieć, w kierunku właśnie redukcji tkanki tłuszczowej na swoim ciele lub też nawet na utrzymaniu wagi, no to w tym przypadku jednak ta waga spadła. I jak już mówiłem, spadła poniżej 82 kg. Teraz chcę, żebyś zwrócił uwagę na sam początek tej właśnie redukcji, a zacząłem tą redukcję od 13 czerwca i ustawmy sobie 13 czerwiec, tak jak mówiłem, waga 89,9 kg. Teraz co jesteśmy w stanie zaobserwować? Przez pierwszy tydzień, to jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty dzień. Przez te 6 dni waga pięknie spada na dół i zazwyczaj, jeżeli chcemy się odchudzać, widzimy, że codziennie waga spada. To nas nawet nie interesuje, że waga spadła 1,4, to jesteśmy nawet mega szczęśliwi, tak, że waga spadła, o to nam właśnie chodzi. Lecz chciałbym tutaj zaznaczyć, że w przypadku takiego zdrowego, prawidłowego odchudzania powinniśmy tracić pół kilo do kilograma w masy ciała w porównaniu tydzień do tygodnia. W przypadku osób, które mają wysoką nadwagę lub też otyłość pierwszego, nawet drugiego, trzeciego stopnia, to ta waga w stosunku tygodnia do tygodnia
będzie miała większe różnice 2, 3, może nawet 4 kg. To jest wszystko zależne od tego, kto ile potrzebuje zrzucić kilogramów. I teraz na co ja chcę najbardziej zwrócić Ci uwagę, to właśnie na skoki wagowe, jakie występują. Skupmy się tutaj, ja pamiętam, że tu był jeden taki mocny wzrost, 1,7 kg. Oczywiście mamy to. I teraz skupmy się na dniu 16 lipiec. 16 lipiec jest piątek. W środę i w piątki mam treningi piłki nożnej. I jak wiemy, czy też może nie wiesz, bo nie musisz tego wiedzieć, piłka nożna jest treningiem interwałowym i bardzo intensywnym, ciężkim treningiem. Treningi w piłkę nożną mogą być lekkie, również jak i ciężkie. To zależy, co na tym treningu wykonujemy. Choć sama gra już może być ciężka, to też zależy od zawodnika, od charakterystyki gry zawodnika. Ale teraz skupmy się na tej wadze. W piątek, 16 czerwca, waga wynosiła 86 kg. W stosunku do poprzedniego dnia wzrosła rano o 1 kg. Lecz w sobotę rano, 17 lipca, waga spadła o 1,7 kg. I dlaczego taki skok wagowy następuje? W takim przypadku, na skutek właśnie tego treningu w piłkę nożną, utrata dużej ilości wody, tak? Raz, że trening był o godzinie 19, trwał 1,5 godziny, później po treningu oczywiście, zanim do domu wróciłem, to już było dobrze po godzinie 21, nawet może godzina 22, także po powrocie z treningu do domu prawdopodobnie za dużo już nie jadłem, poszedłem spać i dlatego na skutek utraty tej ilości wody ta waga spadła aż o 1,7 kg, co było odreagowaniem w niedzielę o wzrost o 1 kg. I takie skoki wagowe są naprawdę normalne, nie powinniśmy się tym przejmować. I teraz właśnie w przypadku odchudzania to powinniśmy się skupić najbardziej na zdjęciach swojego ciała. Robimy zdjęcia przodem, bokiem i tyłem. Robimy zdjęcia co 4 tygodnie i je sobie porównujemy. Możemy sobie wziąć i znaleźć obcisłą koszulkę i dopasowane spodnie i też te ubrania mierzymy co 4 tygodnie właśnie w celu zaobserwowania, czy są one luźniejsze niż 4 tygodnie temu. I trzecim takim jeszcze wskaźnikiem, wyznacznikiem tego, czy idziemy w dobrym kierunku, jeśli chodzi właśnie, który ja stawiam przed wagą naszego ciała, to jest robienie sobie pomiarów ciała. W moich filmach też mówiłem o tym, jakie miejsca mierzymy. Ja też tutaj pokażę w tym filmie, których miejsc ja dokonuję pomiaru, jeśli chodzi właśnie w teraźniejszym czasie, jestem w okresie budowania masy mięśniowej, także ja też robię sobie pomiary swojego ciała, by zaobserwować, by się skupić na tym, czy idę w dobrym kierunku. Nie skupiam się właśnie też na wadze swojego ciała, bo to nie ma sensu i udowodnię Ci to w późniejszej części tego filmu, jeśli chodzi też o budowanie masy mięśniowej, tylko skupiam się właśnie na wyglądzie swojej sylwetki, na sile, jaką mam podczas właśnie budowania tej masy mięśniowej, czy ta siła moja rośnie, czy dokładam ciężarów z treningu na trening. Także podsumowując, na czym powinniśmy się najbardziej skupić podczas odchudzania, to na robieniu sobie zdjęć, czyli na obserwowaniu na zdjęciach różnic, czy idziemy w dobrym kierunku, czy zmienia się nasza sylwetka na lepsze, jak i również, jeśli chodzi o zdjęcia, to i możemy porównywać swoją sylwetkę w lustrze. Możemy obserwować swoją sylwetkę w lustrze, lecz możemy nie być w stanie zauważyć tych różnic, porównując się w lustrze, jak porównując zdjęcie z teraźniejszym zdjęciem do zdjęcia sprzed 4 tygodni. Drugim takim dobrym wskaźnikiem będzie właśnie przymierzanie tych ubrań. I trzecim wskaźnikiem to robienie sobie pomiarów. Jeżeli już nie chce Ci się robić na przykład tych pomiarów, no to czy też zdjęć, to najlepiej zrobić sobie pomiary i mierzyć ubrania, albo przymierzać te ubranie i robić sobie zdjęcia. Nie musisz robić pomiarów. Po prostu najlepiej, żeby mieć dwa wskaźniki. A waga jest takim ostatnim jakby wskaźnikiem, który pokaże nam, że idziemy w dobrym kierunku. Jeżeli chcesz się skupiać na tej wadze podczas odchudzania, to najlepiej ważyć się codziennie, sumując ze wszystkich 7 dni z całego tygodnia wyniki do siebie
i ten wynik, który nam wychodzi, porównujemy z wynikiem z drugiego tygodnia. Także w efekcie końcowym mamy jedną wagę, tak jakby z jednego tygodnia porównujemy wagę z drugiego tygodnia i w tym przypadku powinniśmy zaobserwować spadek wagi. I teraz jeszcze, żeby się przekonać, czy to naprawdę ma sens. Oczywiście ja tu nie mam żadnych wyników poobliczanych, ale spróbujmy zobaczyć, czy to ma sens, czy te, na przykład ważenie się co tydzień miałoby też sens i pokazało nam, że ta waga spada, że idziemy w dobrym kierunku. I teraz, jak zacząłem 13 czerwca, to dajmy w niedzielę. Ważyłem się rano, waga 89,9. Teraz idziemy do 29 czerwca, 85,7. Teraz idziemy do 27 czerwca, nie mam tej wagi zapisanej, zapomniałem się zważyć. To weźmy sobie 26 albo 28. Jak widzisz, są różnice wagowe. Zarówno 26, jak i 28, ta waga wzrosła. Idąc dalej, do 4 lipca, 86 i kilo. Ta waga dalej jest jeszcze wyższa w porównaniu do 20 czerwca. Ale idąc dalej, do 11 lipca, 87 kilo. I ta waga dalej jest większa w porównaniu do 20 czerwca. Także masz tu kolejne przekonanie, że nie powinniśmy się tą wagą tak naprawdę sugerować, a waga, mimo wszystko, że ona rośnie, to tak naprawdę nasza sylwetka może się zmieniać. Tu u mnie też może być takie zjawisko, że na wskutek lekkich treningów siłowych, bo mi zależało na jak najmniejszej utracie masy mięśniowej podczas mojego odchudzania, dlatego taką dodatkową, podstawową aktywnością podczas redukcji były 3 treningi siłowe w tygodniu, ale też treningi w piłkę nożną, jak i mecz w piłkę nożną, czyli miałem tak jakby 3 treningi siłowe, lekkie, na utrzymanie masy mięśniowej i 3 treningi lub 2 treningi, można powiedzieć, interwałowe w piłkę nożną. Jeśli chodzi właśnie o treningi interwałowe, czy to jest normalne bieganie, czy to jest jakiś sport drużynowy, piłka nożna, to są takie treningi, podczas których też możesz zbudować masę mięśniową, szczególnie dolnej partii ciała, czyli nóg, ale również górnej partii ciała, bo zwróćmy uwagę, że podczas meczu to na największej mierze właśnie pracują nogi, ale już podczas treningu piłki nożnej to możemy też trenować górną partię mięśniową poprzez wykonywanie różnych ćwiczeń, czy to na przykład robienie pompek na tym treningu, czy też cokolwiek innego. Teraz będę chciał Ci pokazać mój przypadek, jeśli chodzi właśnie o budowanie masy mięśniowej, bo aktualnie jestem w okresie budowania masy mięśniowej, już jestem po 4 tygodniach treningów i spożywania większej ilości kalorii, czyli jestem w surplusie kalorycznym, żeby budować masę mięśniową na swoim ciele. Już mogę oszacować i powiedzieć, czy są należyte postępy podczas właśnie tego budowania masy mięśniowej, jeśli chodzi właśnie o wagę ciała, na której ja się zbytnio nie skupiam, ale co mnie bardziej interesuje, to wygląd mojej sylwetki, to jest dla mnie najważniejsze, a później pomiary, a przed pomiarami jeszcze są ważne właśnie postępy siłowe, czy ta siła moja wzrasta, czy z treningu na trening jestem w stanie dorzucić obciążenia w konkretnym ćwiczeniu, jak to wszystko wygląda. Ale w dzisiejszym filmie skupiamy się na wadze i tutaj Ci pokażę w przypadku budowania masy mięśniowej, że waga też nie jest wyznacznikiem do tego, czy budujemy tą masę mięśniową, czy też nie. I zwróć uwagę na 20 września, dlatego że 20 września ja zacząłem budowanie masy mięśniowej, czyli rozpocząłem ciężkie treningi i spożywanie większej ilości kalorii, jak mój organizm potrzebuje, czyli jestem w surplusie kalorycznym. Przejdźmy sobie do 20 września, to jest poniedziałek, waga wynosiła 84,6 kg. I teraz, po tygodniu budowania masy mięśniowej, 27 września, nie zapisałem, nie zważyłem się, zdarza się. Dlatego porównując, dajmy, można powiedzieć, niedzielę, 26 września, ta waga jest ta sama.
czy też wtorek 28 wrzesień, waga spadła. Ale po tygodniu oczywiście nic się nie dzieje, nie oczekujmy rezultatów i cudów. Drugi tydzień wypada 4 października. 4 październik, waga już spadła w stosunku do początku. Dlaczego waga spadła? No oczywiście, jem więcej, trenuję ciężej, ale też może być tak, że spalam tkankę tłuszczową, gdzie straciłem może więcej, tu może być też efekt właśnie stracenia więcej wody, bo jest 4 październik, poniedziałek, stracenia więcej wody podczas meczu piłki nożnej 3 października i po prostu waga jest mniejsza. Ale oczywiście trenując siłowo na te ciężkie treningi, to wiem, że z tygodnia na tydzień, z treningu na trening dokładałem sobie kilogramy, także ta siła moja rosła, a o to mi też chodzi. I teraz przejdźmy do 11 października, 85 i 8. Jak dobrze pamiętamy, waga była 20 września 84 i 6, a tu jest 85 i 8, 11 października. I co? Już można powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni, bo waga wzrosła, to jest wszystko ok. Waga rośnie, siła rośnie, dokładamy ciężaru, wszystko jest rewelacyjne. Ale co się dzieje 17 lub też 18 października z wagą mojego ciała, jeśli chodzi o właśnie o podsumowanie 4 tygodni, to to, że ta waga jest, wraca z powrotem do punktu wyjścia. I oczywiście po tych 4 tygodniach ja już widzę znaczącą poprawę, jeśli chodzi o moją sylwetkę. Siła wzrosła, z treningu na trening byłem w stanie dorzucić sobie 5, 10, 15% z całego ciężaru. Czyli na przykład jak zaczynałem martwy ciąg 80 kg, to później na następny trening 85, 90, 95, aktualnie martwy ciąg wykonuję ciężarem 105 kg. Czy też wypychanie sztangi nad głowę. Zaczynałem od ciężaru 35 kg, aktualnie mam 45 kg i to już po 4 tygodniach 10 kg więcej. Dlatego tutaj nie powinniśmy się właśnie skupiać na tej wadze, tylko podczas budowania masy mięśniowej skupiać się na postępach, jeśli chodzi o siłę, o dokładanie ciężarów w poszczególnych ćwiczeniach i właśnie to, co najbardziej nas interesuje, to wygląd naszej sylwetki, choć w przypadku budowania masy mięśniowej miej świadomość, że jest to wręcz pewne, że nazbierasz tkanki tłuszczowej ze względu na to, że dostarczamy większą ilość kalorii i jest to nieuniknione ułożenie się tej tkanki tłuszczowej na naszym ciele, lecz od surplusu kalorycznego zależy też, czy odłoży się jej dużo, czy też mało. I dlatego ja sobie robię, jak są przedziały deficytu kalorycznego, czy też surplusu kalorycznego od 200 do 500 kilokalorii, to ja sobie robię maksymalnie 300 kalorii deficytu, jak i surplusu kalorycznego. Zawsze celuję gdzieś w tą środkową wartość i tego się trzymam. To u mnie się sprawdza, jak do tej pory zaobserwowałem, także nic z tym nie robię. Oczywiście jeżeli chodzi właśnie o redukcję tkanki tłuszczowej, to po pewnym czasie, po miesiącu, dwóch miesiącach można sobie obniżyć o 100 kilokalorii ten deficyt kaloryczny, lecz chcę tu zaznaczyć, że powinniśmy redukować najdłużej 3 miesiące i później wyjść sobie na tak zwane zero kaloryczne na 3 tygodnie i z powrotem później znowu zacząć redukcję 2-3 miesięczną, jeżeli jest taka potrzeba. A w przypadku właśnie budowania masy mięśniowej, to mój plan składa się z 6-tygodniowych ciężkich treningów, po czym robię sobie tydzień przerwy i to może być tydzień przerwy taki, że w ogóle nie ćwiczę lub też robię sobie o 50% obciążenia w dół i są to lekkie treningi i wtedy staram się utrzymać na zerze kalorycznym, żeby po prostu nie spożywać tej dużej ilości kalorii, żeby przez ten tydzień nie skutkował nagromadzeniem tkanki tłuszczowej na swoim ciele i później mam kolejne 6 tygodni ciężkich treningów, spożywania większej ilości jedzenia, dalsze budowanie masy mięśniowej. I jeszcze chcę poruszyć temat właśnie pomiarów w przypadku budowania masy mięśniowej, jak i przypadek wagi. To ja dokonałem sobie po 4 tygodniach oczywiście pomiarów swojego ciała, poszczególnych partii mięśniowych i teraz skupmy się na
tych partiach mięśniowych i na samym początku jest oczywiście waga. I waga, jak już zaobserwowaliśmy, to stała w tym samym miejscu, bo pomiary dokonywałem 17 października, a to była niedziela i wtedy tam była waga taka sama, 84,6, jak i na początku. I teraz tutaj można porównać obwód ramienia, czyli bicepsu, obwód ramienia bicepsu wzrósł, obwód klatki piersiowej wzrósł, obwód pasa się nie zmienił, obwód uda lekko spadł, obwód łydki bez zmian można powiedzieć, obwód przedramienia bez zmian, obwód bioder wzrósł. I tak naprawdę co tu można zaobserwować, to waga stała w miejscu po 4 tygodniach, obwody niektórych partii mięśniowej wzrosły, a na czym najbardziej zależy mężczyznom, to obwód ramienia, biceps, klatka piersiowa, te dwa obwody wzrosły. Lecz ja się nie skupiam na poszczególnych partiach mięśniowych, czyli lecz na całokształcie, a najbardziej ja się skupiam na wyglądzie mojej sylwetki. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o podejście do wagi podczas odchudzania, jak i budowania masy mięśniowej. Nie jest ona wyznacznikiem pierwszorzędnym w tych dwóch przypadkach. Także mam nadzieję, że po tym filmie będziesz miał inne spostrzeżenie i już jesteś o wiele, wiele mądrzejszy w tym temacie. Także mam nadzieję, że skoki wagi podczas odchudzania nie będą wpływać na twoją psychikę, na twoje zachowanie, na twoje decyzje, jeśli chodzi właśnie o dalszą pracę nad zredukowaniem tkanki tłuszczowej na swoim ciele. Nie wiem, czy też masz świadomość, jak wielkościowo wygląda, dajmy na to 2 kg tłuszczu i 2 kg mięśni, to teraz pokażę ci i mam nadzieję, że to będzie coś dla ciebie wartościowego. Zwróć uwagę na 2 kg tłuszczu. Dla porównania mamy tutaj długopis i 2 kg mięśni. Dlatego jak widzisz, jest to możliwe, że nasze ciało się zmienia, wygląda inaczej, nie wygląda tak okrąglej, tłusto, zmienia swoją wielkość, objętość, pomiary spadają, a waga może stać w miejscu. Dlaczego? Bo zachodzi tak zwana też rekompozycja. Spalamy tłuszcz, budujemy masę mięśniową, szczególnie kiedy zaczynamy się odchudzać, dorzucamy aktywność fizyczną, dorzucamy treningi siłowe, to jesteśmy skazani na budowanie masy mięśniowej, bo wprowadzamy nasze mięśnie w pracę, uszkadzanie, później zachodzi regeneracja i nasze mięśnie rosną. Także tak to wszystko wygląda. Jeżeli ten film był dla ciebie pomocny, dowiedziałeś się coś nowego, jeżeli tak, to możesz wyrazić swoją opinię, jak i pytanie zostawić w komentarzu. Zostaw kciuka do góry. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, to proszę cię o subskrypcję. Nie zapomnij o dzwoneczku, żebyś dostał powiadomienie o każdym nowym moim filmie. Zapraszam też na mojego Instagrama. W opisie tego filmu jest link do Instagrama. Niedużo tam się dzieje, ale może ze znacznym wzrostem obserwujących zacznę też tam pracować. Oczywiście na wszystko trzeba mieć czas. Za wytrwałość, oglądanie do końca bardzo ci dziękuję i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale.